Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o przykładowym zużyciu energii elektrycznej w domu w oparciu o system z magazynem energii. Zapraszamy. Nie lubimy tego, ale dzisiaj jesteśmy w pewien sposób zmuszeni. Oprzemy naszą symulację na statystykach internetowych i statystykach, które uzyskaliśmy od operatorów sieci. Magazyn energii, fotowoltaika, zużycie prądu to jest temat bardzo szeroki. Zależy wszystko od tego, jakich urządzeń używamy, jak wielką moc instalacji mamy, w jakiej jesteśmy taryfie, jaki mamy system zarządzania nadwyżkami, czy jesteśmy hybrydowi, czy jesteśmy off-gridowi, jest wiele zmiennych. Zrobimy absolutny klasyk dzisiaj. 5-kilowatogodzinowy magazyn energii, na co i na ile tej energii nam wystarczy. Zapraszamy. Nasza symulacja oparta jest na systemie hybrydowym w trybie generalnym, który w pierwszej kolejności wyprodukowana energia przez fotowoltaikę zaspokaja bieżące zużycie, nadwyżkę przekazuje do magazynu, a kolejne nadwyżki po napełnieniu magazynu przekazuje do sieci. Jest to tak zwany general mode. Większość inwerterów hybrydowych taką opcję posiada, my możemy je zmieniać, ale wiadomo, najbardziej zależy nam na naładowaniu magazynu w pierwszej kolejności. Zaczynamy. Zaczniemy od tego, co robimy wieczorem, z czego korzystamy wieczorem, kiedy bieżące zużycie nie zaspokaja, a musimy korzystać z energii z magazynu. Ile to wszystko zużywa? Pierwsza rzecz, telewizja. Po ciężkim dniu relaksujemy się przy telewizorze 50-calowym, który pobiera około 100 W. 100 W przez 2 godziny pracy, bo tyle trwa średnio film, to jest 200 W-godzin, co równa się 0,2 kWh. Robimy także pranie. Pralka potrzebuje około 2400 W mocy, ale ona nie działa. To nie jest równoznaczne z tym, że zużyje nam 2,4 kWh. Pralka działa ze zmienną mocą, tak oparty jest jej mechanizm i przyjmuje się, że jeden cykl prania to między 0,8 a 1 kWh. Przyjmijmy 1 kWh. No robimy zmywanie także naczyń, które składaliśmy cały dzień. Zmywarka, podobnie jak pralka, działa na tym samym mechanizmie. To jest zużycie między 1 a 1,3 kWh za jeden cykl. No wiadomo, że jeśli jest wieczór, to korzystamy z oświetlenia. 5 standardowo pomieszczeń, żarówki LED-owe 5 W, 25 W. Niech świecą się przez 3 godziny wszystkie, to jest około 75 W-godzin, a więc 0,075 kWh. Kiedy oglądamy telewizję, nasze rzeczy się piorą i myją, robimy sobie herbatę, a więc czajnik. Czajnik używa bardzo dużo, to jest 2000 W mocy około, razy 10 minut, a więc 2000 dzielimy przez 6, bo 10 minut to 1/6 godziny. Wartość 333 W-godzin, a więc 0,33 kWh pobiera czajnik. Lodówka. No, lodówka około 60 W na godzinę, jednak no, też bierzemy pod uwagę cały cykl, bo lodówka działa 24 na dobę. No to jest około 0,6 kWh w tym okresie ciemnym, gdzie nie korzysta z bieżącego zużycia przez całą noc. To jest taka średnia. A więc sumujemy to wszystko. Telewizor 0,2, pralka 1 kWh, oświetlenie 0,075, zmywarka 1,3 kWh, czajnik 0,33, lodówka 0,6 przez całą noc. Nie bierzemy tu pod uwagę tych urządzeń, które działają w trybie standby, no nie wiem, dioda telewizora, ładowanie naszego telefonu, gdzie zaraz się naładuje i później obieg się zamyka. O tym nie mówimy, to są zbyt małe wartości. No, wychodzi nam, że przy takim standardowym zużyciu pobralibyśmy z naszego magazynu 3,5 kWh, a więc zostaje nam w przypadku tego sprzętu 1,5 kWh zapasu. Proszę, żeby Państwo pamiętali, że te nasze wyliczenia mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Ludzie korzystają z przeróżnego sprzętu. To jest taka absolutna klasyka i wiedza ze szkoły podstawowej, taka powtórka z fizyki. O tym, co robić z energią, która została w magazynie, o tym, kiedy znów się napełni, będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne.